jeszcze bardziej niż Eisenbichler, bo po pierwszej serii było 18, a skończył wczoraj na miejscu 7. Pierwszy w serii treningowej, najdalej pierwszy, 142 metry. Czy potwierdzi to w konkursie? Johan André Forfang już w powietrzu. Dynamicznie się wybił, złożył, leci, walczy. Oj, daleko! Piękny skok Forfanga! No a zatem będzie... Mamy nowego lidera. Na pewno nowego lidera. 147,5 metra. Brawa dla tego 22-letniego zawodnika z Tromsø. Uśmiechnięty, zadowolony Johan André Forfang. No na pewno też trzeba go będzie zaliczyć do grona faworytów do zdobycia olimpijskich medali w Pjongczang, szczególnie na dużym obiekcie. On jest mocnym punktem też w drużynie. Ósma platforma startowa, spójrzmy na wiatry, 1,1 metra na sekundę pod narty, będzie miał więc odjętych nieco ponad 12 punktów, no, ale ta odległość imponująca. Tutaj taki drobny błąd przy lądowaniu, minimalnie tam rozjechały się nogi, ale dwóch sędziów, trzech nawet dało po 19, dwóch po 18,5 punktu. No i Johan André Forfang obejmuje prowadzenie, 139,9 punktu, to oznacza przewagę ponad 12 punktów. Tak, tutaj nie było dyskusji.